No i siemaneczko wszystkim, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku Last Day on Earth Survival. Dzisiaj w planie mam takie coś mordeczki. Pomalować sobie motorek, bo kilka patternów mamy, chyba nawet cztery. Spreje, nie wiem jak do końca z tym stoimy, ale zaraz to sprawdzimy. I w dodatku chciałbym znaleźć event Restop, żeby wyjaśnić kilku gości na web. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Ja właśnie sobie przygotowałem patterny, tylko nie mam pojęcia jaki pattern wymaga jakiego sprayu, także lecimy to zobaczyć od razu. Czekajcie, ziomeczek głodny jest, to może zjedzmy pierw coś. Tirarira. Dobra, dwa steki zarzucił na dziurę i lecimy. Jest motorek na razie randomowo niebieski. No i sprawdzimy, co my tutaj mamy. Pattern. Captain, o może tak. 6 czerwonych, 10 niebieskich. Ok, kolejny. 5 czarnych, 7 żółtych. Nie mamy żółtego, kurczę, jednego, szkoda. Blotter pattern. Co nam brakuje? Zielonego i czerwonego. A ten nuclear pattern. Też żółtego brakuje, no trudno. Nic nie zrobimy, musimy wziąć pomalować na Captain. Będziemy kapitanem w tym odcinku. Dobra. Jedziesz. Uwaga. I co myślicie? Nie jest taki najgorszy, nie? Może być. Myślałem, że będzie gorzej wyglądał. No ale dobra. Lecimy sobie, odłożymy teraz wszystkie nasze rzeczy. Przez nasz alarm, żebyśmy nic nie zgubili. Czekajcie, teraz to która skrzynka będzie w miarę pusta na to wszystko. No i co my tutaj mamy? Shotguna przy sobie, jakąś broń trzeba wziąć. Weźmy M-kę. Jedną Akara, albo tego bardziej zużytego. Blade'a, tego zużytego też. Mamy czym się leczyć? 9 apteczek. Dobra, zmienimy sobie na te bandaże. Albo dobra, niech będzie. I lecimy na naszą motorynkę. Czekaj jeszcze, gościu. Bym zapomniał. Jakąś wałówę wziąć. Yes. No i dobra. Teraz możemy lecieć śmiało. Do naszego motorku. Sprzęgło wymieniłem na nowe. A, przytankować go trzeba. Wachę mamy? Mamy, dobra, starczy na razie. Dobra, drive. Brum, 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 brum. O, w drzewo wjechałem. To nieźle. Czekaj, mordeczko. Tutaj trzeba wziąć jakąś słabszą broń, bo tutaj szkoda naprawdę na tych zombiaki tracić te lepsze. My tylko jesteśmy tutaj wyłącznie po skrzynki, żeby wydropić French key. Francuski kluczyk. No i ewentualnie jeszcze jakieś szmatki skórki, nie? Które się przydadzą. Dobra, pierwsza skrzynka. Chyba zdążymy zanim ten zombiak podleci, co? A, zdążymy, nalajcie. Dobra, śrubka, może być. Kolejne połamany. Kolejne połamany. No i kolejny. Zbieramy wszystko. Ej, tego miałeś nie brać. Dobra, nie szkodzi. Gdzie jest kolejna skrzyneczka teraz? Jest tutaj, dobra. Tego połamiemy. I chyba zdążymy przed tym fastbiterem, czy nie? Dawaj, szukaj. Dobra, jest. Bierzemy wszystko, no i chyba to będzie na tyle z tej strefy, bo w zielonej strefie zazwyczaj od tak od 2 do 3 skrzynek, 3 rzadko. No ale się zdarza. Jeszcze tędy się przejdziemy. No, niestety nie. Dobra, lecimy na kolejną strefę. Ale na początek, wiecie co, wrócimy się po broń jakąś inną. Taką jakiegoś dewastatora, czy coś mam. No i lecimy szukać. Ej, na motorek miałeś iść, gościu. Lecimy szukać tych kluczy francuskich do generatora. Także odcineczek nie będzie jakiś tam super fantastyczny, no chyba, że uda nam się dojść na rest stop. O, pierwszy event, show me. Kurde, kawał drogi. 40 energii, no nie szkodzi. Mamy energię, mamy paliwo, możemy lecieć. 19 sekund. Jeszcze w motorze miałem dwie maczety, z tego co zauważyłem.
A to możemy zjeść. Dobra, zajechaliśmy na dzielnię, na event airdrop. Szybciutko biegniemy do skrzynki na zrzut. Może akurat coś ciekawego nam spadnie. Kurde, to fastbitery są? Tak, i toxic splittery, zapomniałem, bo to nie jest słaba strefa. Szkoda, że Spiked Devastatora po update'cie zmniejszyli mu atak. Teraz bijemy po 26, a byliśmy chyba bodajże 28. Coś takiego. Ja stawiam mordy na Glocka albo na Skullcrushera. Uwaga. No. Skullcrusher, standardzik ze skrzynek. Zazwyczaj. Łożysko w sumie niepotrzebne? Nie, szmatki. Łożysko weźmy chyba do ATV. Jeszcze zbieram łożysk troszeczkę. Dobra, opuszczamy tą strefę. Jeszcze sarnę tylko wyjaśnię. Cyk. Bo chciała się ze mną ścigać. No i co? Kolejny event widać? Nic nie widać. Dobra, lecimy na zieloną strefę again. Mamy jeszcze energię, to możemy się przebiec. No i jesteśmy mordeczki z powrotem. W tych zielonych strefach nic ciekawego nie wypadało, dlatego udałem się na czerwoną strefę. Już wydropiłem w tym momencie dwa frenchkeje, troszeczkę skórek, no i mamy strong alcohol. Narąbałem przy okazji jeszcze oak log. Także lecimy z kolejną czerwoną strefą, tym razem tą nagram. Mam nadzieję, że coś ciekawego wypadnie. Wow, 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 wow. Troszeczkę za dużo was naraz, panowie. Tego splittera na początku. Dobra. Splitter podhaczony, to możemy teraz abonamation'a normalnie wyjaśniać. Wow! Weź się opanuj, człowieku. Opanuj się, człowieku. Dobra. Z wilków trochę skórek nazbierałem już. Także będziemy mieli na ubranka. Jest wszystko gitara. Jak na razie, tak jak ma być, powinno. Kurde. Zobaczył mnie, za szybko podeszłem do niego. Ło! Ajajaj. Patrz, kolejny leci. Oby mnie nie zaraził. No i po ptokach. Co tu się dzieje? Ej, weźcie, 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 wyluzujcie rajtuzy. Patrz, co się dzieje, gościu. Dobra, splitter podleciał, głowę stracił. Kolejny też. Masakracja jakaś. Pendrive. Średnio najeżdża troszeczkę. No, teraz nawet nie ma co już się skradać, bo i tak śmierdzimy. Aha, skończyła się piła. No to super. No to super. Mamy młotek w ten czas. No i po bloterku. Malborasek. A, dobra, niech się przyda. Malborasek. Skórki. Cicho. Dobra, liska nie ma, nie ma. O! Mad Jack. Wow, wow, wow! Ale miałem HP już. Reda prawie. Tak zwanego Reda. O, maczeta. O kurde, myślałem, że The Big One biegnie. A! To ci grubasek. Kurde, The Big One jest nerwy. Dobra, zobaczymy. Dobra, ciul z tymi linami. Deer. Emeczkę weźmiemy. Wilk biegnie. Nie, myślałem, sarenka. Nie, no, kolejny abonamation. Ja pierniczę, ja przecież nie wyrobię. Kolejny z drugiej. O mamo. Dupę palec. Spokój tam, panowie, co? Dobra, ten jeden już będzie leżał. 5 apteczek i wracamy na haciendę, mordeczki.
Jeszcze oponent jeden. Weź, wariacie, się opanuj, ty. Ale łopatę chociaż zostawił, co? Starczy nam. O, czerwony kupon. Super, super, super. Przyda się. Może uda nam się akurat jeszcze dozbierać dzisiaj na live o 19. Nie, przepraszam, o 20 mordeczki dzisiaj na live. Pamiętajcie, że jeszcze polatamy po czerwonej strefie. Może akurat wydropimy. Potrzebne nam jeszcze są 2, 3 klucze francuskie i 3 silniki bodajże. Także może jeszcze uda nam się to wydropić. O, kolejny łyskacz. Zjedzmy koło potrzebne, reszta nam nic nie jest potrzebna. Dobra, jeszcze jedna gdzieś powinna być skrzyneczka. I opuszczamy tą strefę. Chyba że The Big One prędzej przybiegnie i nas pogoni. O, ołk jest. Drzewko trzeba rąbać. Nie ma żartów. Jest jeszcze jedna skrzynka. Uch, na szczęście. Ej, sarenka. Tędy mi proszę nie biegać. I o, gloczek. Gloczek, gloczek zamiast liny. A puszkę zjemy do końca, co nam szkodzi. Chociaż będziemy najedzeni. Dobra, i to wszystko. Opuszczamy tą strefę i lecimy na haciendę. No i jesteśmy w naszym domku. Wkładamy klucze do generatora. Brakuje nam jeszcze 3 sztuki. No i 3 silniki. 3 silniki to już jakoś pójdzie z górki. Ale zobaczmy jeszcze, ile nam kuponów brakuje. 2 czerwone kupony. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się na live to wydropić. Do tego mamy jeszcze jednego szpraja. A tutaj, czekajcie. Skrzyneczka z bronią. No to zrobimy opening tej skrzynki. Uwaga. No, katana. Nie jest najgorzej, bo jest bardzo szybka. No i ma nawet w miarę damage'a, także mi się podoba. I co jeszcze miałem powiedzieć wam? Aha, i za chwilę wam pokażę, jak odblokować Acid Bat. Także aby odblokować Acid Bat, który znajduje się właśnie, już wam pokazuję, w inwentory, dokładnie w tym miejscu, potrzebujemy, wiadomo, deseczki, iron bar, aluminium bar i stone brick, żeby go stworzyć. Ale aby go odblokować, musimy się udać na piętro trzecie w bunkrze alfa. Następnie tymi drzwiami przejść całe piętro, zrobić te całe kółeczko, aż dojdziemy tutaj do terminalu. Ten terminal otwieramy, otwierają nam się tutaj drzwi. Wybijamy Toxic Abomination'a, Frenzy Giant'a. Tutaj bodajże 1, 2, 3, 4, 5 Toxic Splitterów. No i mamy tutaj takie plany Acid Bat. Klikamy na nie, tutaj wam się pojawi się taka zębatka. Klikacie na ją, no i ten Acid Bat zostaje odblokowany i możemy już go stworzyć. Także mordeczki, to by było na tyle. Szkoda, że nie udało nam się złapać restopu. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku Last Day on Earth Survival. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie, trzymajcie się ciepło, cześć!